Zdarzenie, które miało miejsce 21 sierpnia 1943 roku, zapisało się w historii jako niezwykła próba ucieczki dwóch Polaków, Ludwika Michalskiego i Stanisława Krasonia. Byli oni robotnikami przymusowymi zatrudnionymi do obsługi naziemnej. Niezauważeni, w godzinach popołudniowych, wzięli kontrolę nad jednym z bombowców Ju-88A. Wykorzystali zamieszanie na lotnisku i rozproszoną uwagę kontroli ruchu lotniczego, a ich celem prawdopodobnie była Sycylia. Niestety, ucieczka nie miała szczęśliwego zakończenia. Po zaledwie 50 km lotu nad płaskim terenem samolot spadł i wbił się w rozpoczynające się wzgórza w miejscowości Neustift am Hardberg. Według eksperta Emil Dyrcza, przyczyną katastrofy mogła być słaba znajomość nowoczesnej technologii użytej w tych bombowcach. Piloci prawdopodobnie nie wiedzieli, że w pewnym momencie lotu należy zmienić kąt nachylenia śmigieł, co doprowadziło do awarii silników. Ta opowieść jest niezmiernie istotna, by patrząc wstecz czerpać siłę i przekonanie, że tak straszliwe wydarzenia nie mogą się już nigdy powtórzyć. Wszyscy razem musimy dążyć do zapobieżenia imienia. Wyraźny znak jedności, współpracy i tolerancji. Zbliżenie do siebie, a jednocześnie niewiarygodna siła, by przeciwstawiać się nietolerancji. Tę fascynującą historię odkrył austriacki historyk, ekspert do spraw wojskowości, pułk doktor Markus Reisner, który podczas prac nad książką o bombardowaniach w Wiener Neustadt natknął się na opis ucieczki Polaków. Po publikacji książki wiele osób zaczęło dzielić się dodatkowymi informacjami na ten temat. To są te pozornie małe wydarzenia, małe tragedie, które w końcu uwydatniają całe szaleństwo terroru nazistowskiego. I historia tych dwóch polskich robotników przymusowych, którzy zginęli w drodze ku wolności, jest czymś, co musimy uczcić. To nasze ważne zadanie i zobowiązujemy się do tego i robimy to z pełnym zaangażowaniem. Po latach anonimowej śmierci, dwaj polscy piloci zostali odnalezieni i pochowani na cmentarzu w Unteraspang nieopodal Wiednia. To cenny moment upamiętnienia ich odwagi i poświęcenia. To dla mnie niezwykle wzruszająca opowieść. Sama jestem matką trzech synów i, choć tylko w pewnym stopniu, potrafię wczuć się w ból, który te młode dusze tu doznały oraz w ich nieodpartą potrzebę odzyskania wolności. Niestety, ta potrzeba zakończyła się tragicznie. Dlatego tak bardzo porusza mnie fakt, że dzisiaj, podczas tej uroczystości, możemy przywrócić imiona tym, którzy dotąd spoczywali na wojennym cmentarzu jako bezimienni. Pragniemy w ten sposób oddać im godność i zapewnić godne miejsce wiecznego spoczynku. W 2023 roku austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło śledztwo i ekshumację zwłok, co doprowadziło do identyfikacji ciał i samolotu, którym próbowali uciec. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie odbyły się na cmentarzu w Unteraspang. Wzięli w nich udział przedstawiciele ambasady RP w Wiedniu, austriackiego Ministerstwa Obrony i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Instytutu Pamięci Narodowej, władz lokalnych oraz miejscowej Polonii. Tablica pamiątkowa została odsłonięta, a złożenie kwiatów odbyło się zgodnie z polskim ceremoniałem wojskowym. Autor książki na ten temat, że tak powiem, odkrył tą historię, skontaktował się z nami, z ambasadą, stało się to 3-4 lata temu i dzięki jego wysiłkom, naszym wysiłkom, a przede wszystkim też trzeba oddać tutaj sprawiedliwość austriackiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które jest odpowiedzialne za kulturę pamięci, za groby wojenne. Udało się doprowadzić do tego, że dzisiaj stoimy przed tą tablicą opisującą ten czyn dwóch polskich robotników przymusowych, być może jeńców, lotników na pewno i również też odsłonięcie nowego, bardzo, bardzo solidnego nagrobka, gdzie też tu znajdującego się na tym cmentarzu, na którym też jest wspomniane, że byli to lotnicy Polacy, robotnicy przymusowi, którzy zginęli podczas próby uprowadzenia tego samolotu.
Drodzy widzowie, jeżeli doceniacie naszą pracę, cenicie wartościowe treści i chcecie być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami, zapraszamy do subskrypcji naszego kanału na YouTube. W ten sposób zawsze będziecie na czas informowani o naszych nowych publikacjach i nie przegapicie żadnej ważnej relacji. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy program, pokażcie to, klikając łapkę w górę pod tym filmem. Wasze wsparcie motywuje nas do dalszej pracy i pozwala nam docierać do coraz szerszego grona odbiorców. Dziękujemy Wam za każdą subskrypcję, każdy like i udostępnienie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.